Serdecznie witamy Państwa, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Irena Weber-Gelecka i Burmistrz Krzyżanowa Zdroju Piotr Ryba na otwarciu polany imienia profesora Dukieta, czyli to jest w ramach projektu Kurort Krynica. Inwestycja rozpoczęta za poprzedniej kadencji, po różnych perturbacjach, po konieczności uzyskania pozwoleń zamiennych mamy w końcu to, co powinno być. Plus udało nam się dołożyć tutaj dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Krynicy, których tu serdecznie pozdrawiam, i pana Leszka Walczyka, udało nam się zrobić jedną nową atrakcję, która nie była projektowana, ale która przy współpracy ludzi, którym się chce, można było coś zrobić. Także mamy w budynku, nad budynkiem szaletu, gablotę, która przedstawia rzut deptaka krynickiego z 1862 roku. Do tego są dołożone stosowne informacje, opisy, także to, co oddajemy, jest czymś więcej niż to, co myśleliśmy. Wyszło to podczas spontanicznej rozmowy, gdzie Państwo z Towarzystwa Miłośników Krynicy, miałem zaszczyt ich przyjąć w urzędzie. Krótka rozmowa, złożono ofertę, że jest tak dobrze dzieło zrobione przez pana Leszka Walczyka, oddające to, jak wyglądał krynicki deptak prawie 150 lat temu. Krótka rozmowa, urząd zajął się tą częścią, jeżeli chodzi o wystrój gabloty, zamówienie wystroju ścian, natomiast pan Leszek dostarczył i wykonał wspaniałą makietę, którą Państwo będziecie mogli za chwileczkę obejrzeć. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. No, oficjalnie otwieramy tą pierwszą polanę imienia Dukieta w ramach projektu Kurort Krynica. Trwa oczywiście remont Janówki. Podpisaliśmy ostatnią umowę na remont bulwarów Dietla, także kolejnie będziemy kompletować, żeby ten kurort był kompletny, żeby wszystko jakościowo było tak, jak powinno być, żeby Krynica tutaj w samym centrum, w samym sercu miała się czym chwalić, a nie czego się wstydzić, ponieważ mówię, tutaj ten zakres wykonywanych prac, czy zakres zamierzanych prac jest bardzo duży i myślę, że wszyscy na tym skorzystamy. I mieszkańcy, i nasi turyści, i goście, których zawsze bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że chyba tyle. Oficjalnie otwieramy park. Mówię, trwało to troszkę dłużej niż było początkowo zamierzane, ale mówię, ważne, że efekt finalny jest taki, jakiego chcieliśmy. Bardzo dziękuję. Oddaję głos pani przewodniczącej. Witam Państwa serdecznie. W imieniu Rady Miejskiej również zapraszamy Państwa do uczęszczania do naszego pięknego parku. Życzymy wspaniałego wypoczynku i miłych wrażeń. Zapraszamy do uczestnictwa. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze oddać głos pani dyrektor biblioteki, czy też Towarzystwo Miłośników Krynicy. Zapraszam tutaj do nas. Tak jest. Czyli pani Magdalena Krzeszowska i Towarzystwo Miłośników Krynicy zapraszamy do mikrofonu. Drodzy Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Krynicy serdecznie dziękuję panu Leszkowi za ogromny wkład pracy, za kreatywność, za pomysłowość w tworzeniu tego pięknego dzieła. Sprawia, że właśnie ta historia Krynicy staje się taka ciekawa, taka pasjonująca. Panie Leszku, życzę panu tyle wytrwałości, tylu pomysłów, bo pan sercem, mimo że pan mieszka już od wielu lat w Krynicy, to sercem w Krakowie, bo urodzony w Krynicy, to sercem pan cały czas jest kryniczaninem. Dziękuję serdecznie. No, makieta powstała z inicjatywy, przede wszystkim ogromny wkład mocnej, wspaniałej załogi biblioteki i stowarzyszenia. Gdyby nie oni, to na pewno by to nie powstało. Naprawdę z wielkie zaangażowanie. Szkoda było tego zmarnować, tego zaangażowania. A biblioteka, wiadomo, pracuje naprawdę w ciężkich warunkach i byłoby wspaniale, gdyby naprawdę i biblioteka miała, i Krynica miała z tego naprawdę pożytek. Dziękujemy. Pozwólcie Państwo, że ja troszkę uzupełnię informacje takie historyczne, ponieważ makieta jest w niezbyt dużym pomieszczeniu i na pewno wszyscy byśmy się tam nie zmieścili, więc tak gwoli takiego wstępu pozwoliłam się do mikrofonu dostać. Makieta, którą pan Leszek zrealizował, powstała z inspiracji kolegi pana Leszka, który ofiarował mu fotografię Krynicy z 1862 roku.
Potem okazało się, że tak samo ta fotografia była jeszcze w innych zbiorach, była w zbiorach Biblioteki Kurnickiej. I właśnie stamtąd stowarzyszenie pozyskało zbiór fotografii. Makieta przedstawia stan deptaku z 1862 roku. Jest to taki właściwie rok niby niespecjalny, bo właściwie wtedy nie było jakiegoś wielkiego wydarzenia, ale w jaki sposób jest przełomowy? Ponieważ w 1857 roku była komisja, wiekopomna komisja profesora Dietla, przed którego pomnikiem stoimy. I w wyniku tej komisji udało się nie dopuścić do likwidacji zdrojowiska, które było zagrożone taką likwidacją. Natomiast komisja podjęła wiele postulatów, które miały jakby uleczyć stan Krynicy. Na tej makiecie widzimy stan Krynicy jeszcze tej właśnie przed uleczeniem.